mi jest Przemysław Borchardt oraz Łukasz Stasiewicz. Jak wyglądał wyścig waszym okiem? Postanowiliśmy wyjść ze startu, kontrolować przebieg rywalizacji i udało się nam. Wygraliśmy, zdobyliśmy złote medale. Cieszymy się. Uważacie, że byliście faworytami czy czarnym koniem? Mi się wydaje, że byliśmy faworytami, no bo tutaj chłopacy nawet tam w kadrze pływali szwórce, ale to jest mój debiut tej konkurencji. Bardzo się cieszę, że w ogóle pierwsze zejście na czwórkę i złoto, no to... No ale miałem doświadczonych kolegów, więc... Poprowadzili. Jaki jest wasz cel na przyszły sezon? Znaczy, będziecie starać się o Igrzyska Olimpijskie? Tak. Wchodzimy tutaj w kadrę wioseł długich. Mamy zamiar pokazać się na regatach jesiennych za 3 tygodnie. Chcemy zdobyć pewne miejsce w kadrze i... Dobrze się pokazać. Tak, dobrze się pokazać tutaj trenerom. Nasza dwójka. Ostatnio postanowiliśmy, że razem będziemy peruara pływać. Tak. Wejść w czwórkę i zdobyć kwalifikacje na igrzyska. Czyli jak swego czasu patrząc na igrzyskach od Sydney, że było złoto, Sycz Kucharski 2 razy z rzędu, później była czwórka oraz 8 w Pekinie. Jest szansa, że wy młodzi oraz jeszcze młodsi mają szansę dorównać tym, którzy zdobywali 10-8 lat temu medale? Tak, jest teraz bardzo mocna ekipa. Tutaj zwłaszcza mam na myśli Miłosza i Artura, którzy właśnie zrobili kwalifikację na dwójce, podobnie jak Sycz i Kucharski. Uważam, że mają bardzo duże predyspozycje i szanse na bardzo wysokie miejsce. Teraz młode wilki atakują, bo jeszcze dwóch w czwórce podwójnej męskiej, dwóch zawodników, no to są roczniki 9-4 i 9-3, także myślę, że... No, jest przyszłość przed nimi. No. Jak byście zachęcili młodzież, dzieci, zamiast siedzieć przed komputerami, żeby przyszli i trenować w ogóle sport, niekoniecznie wieślarstwo, ale jak byście zachęcili, żeby jak wybiorą sport, żeby akurat wybrali wieślarstwo? No nie wiem, no to... Co jest takiego we wieślarstwie? Czym byście się kierowali? Ja lubię wodę ogólnie i znaczy, no, w ogóle przebywanie nad wodą, na wodzie, no, sprawia mi frajdę i... Lubię to bardzo. I wieślarstwo według Ciebie jest lepsze niż kajakarstwo? Ma bardzo duży wpływ na kształtowanie charakteru, takiej zaciętości, hartu ducha. W ogóle sporty wytrzymałościowo-siłowe, no to jest... Tak, to jest właśnie no to, które... Tu u nas jeszcze... No nie chcę tutaj trenizować innych sportów, ale no u nas też oprócz siły i wytrzymałości, no to technika robi swoje. A uważacie też, że telewizja ma również wpływ na to, ponieważ bądźmy szczerzy, bardziej pokazywane są sporty drużynowe, szczególnie piłka nożna lub skoki narciarskie, jeśli chodzi o indywidualne sporty. Ostatnio telewizja w ogóle ma bardzo duży wpływ na ludzi, zwłaszcza ludzi młodych też, którzy odchodzą... Odkąd jest telewizja, no to ma wpływ, tak, ma duży jeszcze... wpływ i dlatego... bardzo duży wpływ ma popularność tych dyscyplin, no, wgłębiając się też pewne nakłady różne, ale jeżeli chodzi o telewizję stricte, no popularność dyscypliny zależy od częstości jej pokazywania. Dobrze, że jest internet, no to chociaż tam każdy w miarę możliwości może się chwalić swoimi osiągnięciami. Dociera do szerszej ilości osób. Wracając do Mistrzostw Polski, czy uważacie, że organizacyjnie jest to postawione wszystko na wysokim poziomie? No i tak. Ja nie mam żadnych zastrzeżeń. Też nie mam żadnych zastrzeżeń. A rywalizacja? Rywalizacja też jest na... Nie najwyższym, wiadomo, ale na dość spory poziomie. Myślę, że akurat dwie takie konkurencje, gdzie naprawdę była walka, no to dwójka podwójna męska i czwórka bez sternika. To były najbardziej obsadzone konkurencje i no tu przed chwilą mogliśmy widzieć, w jakim stylu tam finiszowało Gopo Kruszwica i w końcu nie wiem, drugie czy trzecie? Zajęli drugie miejsce. Mamy też w tych konkurencjach wielu reprezentantów, więc... Poziomowo myślę, że przedstawiam się bardzo wysoko. Czego wam życzyć na przyszły sezon, na sezon olimpijski? Kwalifikacji. Dostania się do kadry. Tak samo. A medalu? No, to już tak. Pierwszy cel to jest kwalifikacja. Następnym celem już będzie finał. I jak się dostaniecie na igrzyska, to będziecie mogli zebrać też doświadczenie od innych zawodników z innych krajów. Czy to się wam na kolejne igrzyska, które będą w 2020 roku w Tokio, przydadzą? Jak zbierzecie... Tak, naprawdę na igrzyskach będziemy mogli stricte zebrać doświadczenia takie igrzyskowe, bo doświadczenia
takie światowe walki w, na regatach międzynarodowych już mamy tutaj z kolegą. Kolega akurat na Mistrzostwach Świata Młodzieżowych, ale ja łącznie z resztą ekipy tutaj wagi lekkiej w wiosłach długich nieraz mieliśmy okazję startować i na Młodzieżowych Mistrzostwach Świata, na Pucharach Świata, na Mistrzostwach Świata też startowaliśmy, więc myślę, że doświadczenie te podstawowe przynajmniej już posiadamy. Dla zwykłego amatora to regaty jak regaty, nieważne czy są Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Świata czy Igrzyska. A jak to jest naprawdę od zaplecza waszym okiem, od zaplecza okiem zawodnika? Moim zdaniem... Czy na przykład na Mistrzostwach Polski czegoś brakuje, co jest na Mistrzostwach Świata czy Igrzyskach? Brakuje na pewno większej ilości osad. Większej ilości osad. Poziom też nie jest aż tak wysoki, wiadomo, jak na Mistrzostwach Świata. Przez to czujemy się jakby też spokojniej, trochę i pewniej. No bo wiadomo, że znamy swoje podwórko jakby... Nie ma nas dużo w Polsce wioślarzy, więc wiemy, kto w jakich konkurencjach jest faworytem, więc no już patrząc na zgłoszenia, no... Można... Ja nie lubię tam dzielić skór na niedźwiedziu, ale no... Można się czegoś spodziewać już. No właśnie. Doświadczeni trenerzy myślę, że... Już. Że wiedzą, no. Może jak nie wiedzą, to mają 99... Dobra, no mają prawie, są prawie pewni. Wracając do Igrzysk Olimpijskich, które będą za rok w Rio, ile można się spodziewać medali stricte po wioślarzach? Ciężko mi to określić. No, wiadomo, chciałoby się jak najwięcej. Ale czy 2-3 jest to realne? Bo myślę, że dwójka podwójna kobiet to jest... Czwórka też. Czwórka męska, no i czwórka męska i czwórka podwójna kobiet, no to myślę, że to są te trzy... No trzy flagowe, no trzy flagowe. Trzy medale też bym obstawiał. Chciałbym się wiadomo więcej, trzy myślę, takie pewne będą. Myślę, że trzy to i już będzie dobrze, no bo te osady, no... Przez ostatni sezon dobrze się reprezentuje. Na ostatnich mistrzostwach w Egidelet we Francji, czy coś to pokazało, że kadra polska jest w jakimś stopniu, że musi coś jeszcze podnieść, żeby za rok na Igrzyskach wyszły lepsze wyniki? Bo nie każdy się dostawał do finału A. Oczywiście, nawet wygrywając, zawsze może być lepiej i pobić rekord świata. Ja się nie wiem, ale akurat ale myślę, naprawdę... że my jesteśmy tylko zawodnikami, to... Znaczy, no nie mam, nie, ja nie czuję się na tyle kompetentny, żeby to oceniać, no bo wiadomo, że to jest sport i każdy poświęca temu całe życie, no i czasem może w głowie czegoś brakuje, ale no każda osada, która startuje na Mistrzostwach Świata sezon przygotowawczy, pracuje mi się tak samo mocno, ale to co się dzieje w torze później, no to też ważne to, co jest w głowie. No to dziękuję za rozmowę i życzę.